Minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziski, fotograf Jakuba Atysak, zobacz zdjęcia, 4. W niedzielę Lech Wałęsa wyrazi sprzeciw wobec zmian w Sądzie Najwyższym wprowadzonych przez PiS. Jednocześnie napisa / przypominam, Emambro, wpis skomentowa Joachim Brudziski, niezborny emocjonalnie albo grony psychopata. Na wpis Lecha Wałęsy w sprawie obrony Sądu Najwyższego przed PiS zareagowała policja. Katera zapowiedziała, a w tym przypadku na LY zweryfikowała zasadno posiadania broni. W związku z wpisem byłego prezydenta RP pana Lecha Wałęsy, w odpowiedzi na liczne zapytania informujemy, że pomorska policja zobowiązana jest w takim przypadku zweryfikowała zasadno posiadania broni. Czytamy na Twitterze policji. O krok dalej poszedł Joachim Brudziski. Szef MSWiA napisa / jeżeli kto deklaruje ucie broni, jest albo niezborny emocjonalnie, albo gronym psychopat. Nie tylko zweryfikowa / ale przede wszystkim cofn decyzji o zezwoleniu na broń. Kto grozi i deklaruje ucia broni jest albo niezborny emocjonalnie, albo gronym psychopat. Nawet jeżeli jest laureatem pokojowej Nagrody Nobla, napisa Joachim Brudziski. W niedzielę 1 lipca Lech Wałęsa opublikował na Facebooku wpis, w którym zadeklarował zaangażowanie w obronę Sądu Najwyższego przed zmianami wprowadzonymi przez PiS. Przypominam, Emambro napisał by prezydent. Lech Wałęsa skasował post 2 godziny później. Jeżeli podniósł apel na Sąd Najwyższy, to jadł do Warszawy 4 lipca, by głównego sprawcę odsunąć od możliwości zniszczenia podstawowego stranika demokracji, jakim jest Sąd Najwyższy. Będę chciał zrobić to pokojowo, ale jeżeli ktokolwiek, w tym policja, stanie mi na przeszkodzie, będę walczył i bronił się. Przypominam, mam broń i pozwolenie do obrony osobistej. Policja nie może wykonywać rozkaz w obronie amicych konstytucji, napisał Lech Wałęsa, kwiso historii o polskich ulic PiS. Lech Wałęsa, Sąd Najwyższy, Joachim Brudziski, policja.